Tych zmian jest sporo. Te zmiany mają miejsce już od kilku miesięcy, takie istotne zmiany dla rynku paliw, mianowicie wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności w ubiegłym roku w październiku, które miało spowodować większą kontrolę tego rynku i importu paliw przede wszystkim, jak również właśnie zmiany ustawy o zapasach obowiązkowych, które będzie przynosiła ciężar tworzenia zapasów obowiązkowych na Agencję Rezerw Materiałowych w tym momencie. Oczywiście to nie stanie się od razu, to będzie okres przejściowy. Również następuje kontrola dodawania biopaliw i biokomponentów większa, kontrola realizacji przez przedsiębiorstwa paliwowe realizacji ustawy o narodowym celu wskaźnikowym, czyli utrzymania ilości zapasów. Również wprowadza się kaucję importową, tak zwaną, czyli koncesję importową, która jest obwarowana kaucją gwarancyjną w wysokości 10 milionów złotych, także tych zmian jest dosyć sporo na rynku. Każda z tych zmian przede wszystkim ma przeciwdziałać zjawisku nielegalnego importu paliw, tak, z którym z informacji, jakie płyną z rynku, mamy ostatnio niestety ten import nielegalny. Oczywiście nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w jakim jako Izba, tak, w jakim on jest wymiarze realizowany, ale z informacji, które płyną od członków, jest taka sytuacja, że jest bardzo dużo tak zwanych korzystnych ofert na rynku, czyli ofert, które wskazują, że jakieś daniny publiczno-prawne mogą być niepłacone od paliw. Musimy wiedzieć, że podatki z paliw to jest prawie 1/5 dochodów budżetu państwa, tak? Czyli to są kwoty ponad 50 miliardów złotych. I w każdym litrze paliwa tych podatków i danin publicznych jest dużo. Dużo to znaczy ponad 2,50, tak, na jednym litrze. Więc jest to jakaś pokusa do tego, żeby pewnie te podatki omijać. A systemy prawne dzisiaj obowiązujące stwarzają różnego rodzaju możliwości dla firm nieuczciwie operujących. Dlatego też my poważnie się zastanawiamy i apelowaliśmy do premiera o to, że czas najwyższy przyjrzeć się systemowi podatku VAT, tak, i jego funkcjonowaniu, całemu nabyciu wewnątrzwspólnotowemu, i generalnie wysokości pobieranych podatków, tak, bo to jest największa pokusa, że te podatki są tak wysokie i dla przestępców one są bardzo atrakcyjne.